God save America! God save America! I tak dalej, i tak dalej. Ale nie, no, ale Polska też trzeba jest, pomachać. Polska przede wszystkim na pierwszym miejscu. Ale witają państwa Konrad Hryszkiewicz i Wojciech Biedroń. Konrad Hryszkiewicz. O, to Amerykanie sobie język połamali chyba. A dlaczego to? Konrad Hryszkiewicz. Biedroń. To jak się ogląda ten angielski komentarz w transmisjach sportowych i jak próbują szczęsny powiedzieć, to był taki szczęsny. Dobrze, w każdym razie brzęczy Szczykiewicz, nie będziemy im mówić, tak, jak to wymawiać. Pojętłem kołody i te sprawy. Tak, tak, ja ciągle trzymam polski sztandar i to nie są żadne żarty. Ja dostałem tylko niestety amerykańską, także. Ale na razie z czcią odkładamy sztandary, jednak, no. sojusznikiem pomachamy, tak, jeszcze chwilę. I jedziemy w takim razie. No, tak, komentarze, no. Komentarze tak naszych jest. Wspaniałych widzów. Oczywiście, widzowie oczywiście odnotowali, byli zachwyceni tym, że Kuba wrócił tak do nas. Maciek Gol, fantastycznie, że pan Kuba wrócił. Brakowało tego humoru, to prawda. To prawda. Zwłaszcza jak zaczął jeść na wizji. To racje żywnościowe wydarte biednym Ukraińcom, tak, z gardła prawie. Tego. Nie, dali mu, i się z nami podzielił. Tak. Małgorzata Barbara, pan Kuba ma znajomości na Ukrainie, będziemy jednak jeść mięso. No, zagwarantował jak nam to, że... Ścieni mięso wraca do jazu mostu. Tak, pamiętam. Orki w każdym bądź razie. Tak, orki z Majorki. Jinx 55555, Maciejewski bez golfu. I to jest bardzo dobre pytanie. Właśnie, tutaj. Zawsze golfiarz. No go tam na Ukrainie przerobili go. Już stwierdzili, że golf jest passé w tym sezonie na froncie. Może nas jeszcze odwiedzi Kuba. Oczywiście, zapraszamy go serdecznie. Anna Podwyszyńska. Dla Sikorskiego to nie jest obce państwo. To już jest zaprzyjaźnione państwo. No i dlatego można przyjmować różne wpłaty. Ale tak, oczywiście. Jan Stankiewicz, miał być paszport szczepionkowy, ale zamiast tego będzie paszport parówkowy. Tak, dokładnie. Jest. Parówki ważną rolę odgrywały w zeszłym tygodniu, dokładnie, w naszym bardzo, programie. Bardzo istotną. Chcieliśmy państwu tylko poinformować, że zjedliśmy je. Głównie ja oczywiście, no ale dobrze, idziemy tak dalej. Stefan Michalczyk, spurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Oczywiście. Niedługo będzie taka wyliczanka przez dzieci mówiona. Będzie. Popatrz, tak jak wyglądał baleron. Tak, tak, dokładnie. Znaczy, nie pani spurek. Nie, że pani spurek jak, nie, jak baleron. To gdzie? Ja wyglądam, ona, a nie pani przeciwnie, spurek. To raczej takie pani spurek kości jak ta, jak i skóra sojowa. Tak, tak będzie. Jak będziemy, właśnie, jak będziemy mieć dietę sojową, to będziemy seler, tak ryba. Wyglądać i Irmina Sokołowska na koniec. Ludzie zmienią się w kanibali i zjedzą Trzaskowskiego. Nie, my generalnie odżegnujemy się. Nie, no, nawet gdzie, ja bym się życiu, nawet odcinał od kanibalizmu, chociaż kto wie, jak to znaczy, się no, jak skończy. Ludzie na skraj zostaną, że tak powiem. Może się tak zdarzyć. Może to być, zostanie zjedzony. Wracamy tak do flag. Wiemy wszyscy, że tak był, tak jest, tutaj był prezydent Biden, tak, nawiedził Kijów i nawiedził Polskę i bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak. Trzeba się ale tak włożyć, tak jak mają przy ONZ-cie, nie te okazało flagi, ale to się, tak nie bardzo jest jak. Nie ma jak. A głupio w konewkę. No właśnie, ty możesz w konewkę ewentualnie konewkę, to włożyć. Tutaj tak jak Iwo Dżima, wiesz. W każdym bądź razie sytuacja była taka, że okazało się, prawda, to jest jakiś skandal, no, że opozycja, przedstawiciele politycy opozycji, tak, za mało czasu dali Bidenowi na rozmowę skandal ze sobą. No. No, jak można go tak nie szanować? Tak. Nie? Wielkiego prezydenta. Wielkiego człowieka. Sojusznika. No. Jednak ważny gość, no może nie tak ważny, no tak, jak Tusk, ale jednak ważny, no tak, no, ktoś, nie? No, król Europy jednak prezydent Stanów, no, to ważniejsze. Zresztą jest na to dowód, do dziennikarzy i to Wirtualnej Polski ujawnili. Posłuchajmy, zobaczmy to. Trwa rozmowa w cztery oczy Joe Bidena z Rafałem Trzaskowskim. Niebawem ma dołączyć Donald Tusk i Tomasz Grodzki. Rozmowa, a właściwie wymiana zdań Bidena z Trzaskowskim, nie trwała nawet minuty. To nie chodzi nie, o to. No wstyd trochę. Wstyd. Nie dali prezydentowi u Stanów Zjednoczonych, tak, wielkiego moca, dali mu tylko kilkadziesiąt sekund na rozmowę. Nie wiem. Radosław Sikorski tam nawet napisał takiego tweeta. Właśnie rozpoczyna się spotkanie. A szczerze, bo aż mi konewka poleciała tutaj. Konewka w tym temacie jest ważna do podlewania ego. To pamiętajmy. Tak, a w tym temacie jest to zdecydowanie ważne. No i kiedy Radosław Sikorski kończył pisać tego tweeta, to było już po spotkaniu. Już po. Moim przekonaniu. Szybko bardzo, no. Szybko to tak jakoś poszło. Ale no tak, no, nieładnie, no mało gościnnie są. No więc kiedy się okazało, że prezydent Biden rozmawiał z nimi wszystkimi trzema w minutę, to okazało się, że Rafał Trzaskowski tę rozmowę widzi zupełnie inaczej. A. Według niego ona trwa dużo dłużej.
Zresztą zobaczmy, bo tam taki zegar jest, pojawia się. Ile sekund mówi o tej rozmowie 20. Ile sekund mówi o 20-sekundowej rozmowie Rafał Trzaskowski? Miałem okazję chwilę porozmawiać z panem prezydentem, no przede wszystkim dziękując mu za przywództwo, którego dzisiaj tak brakuje w świecie zachodu, za tę odwagę, za to, że pojechał do Kijowa, za to, że tak mocno mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski i o wsparciu, którego również amerykańska administracja udzielała Warszawie. Mówiłem o tym, że my właściwie w Polsce wszyscy się zgadzamy co do kwestii bezpieczeństwa, pomocy Ukrainie, naszego zaangażowania dzisiaj w kwestie bezpieczeństwa. To jest jasne, że tutaj panuje zgoda ponad podziałami politycznymi. Natomiast mówiłem też o tym, że Polska musi być takim przykładem praworządności i mocnej demokracji, dlatego że jak Ukraina wygra wojnę, no to właśnie my musimy być dla niej takim prawdziwym przykładem. I to było niesłychanie istotne. To nie było jakieś przypadkowe spotkanie. No, no nie, nie, zupełnie nie. Rafał Trzaskowski gada prawie minutę, a minuta to zajęła... Całą minutę zajęło spotkanie z nimi wszystkimi. Tam. Dokładnie. A każdy miała być jakaś wymiana właśnie zdań tutaj tego, ale zobacz, to wygląda to, że po prostu Rafał Trzaskowski ma strasznie wielkie ego po prostu. Myśli, że po prostu nie wiadomo ile poświęcił czasu temu Bidenowi, a tu się okazało, że tak mało poświęcił. Że tak mało poświęcił. No. Ale to też Biden musi poczekać na Trzaskowskiego. Nie, no to jasne, nie jest oczywiście. Tak, prezydent Biden, no bo Biden przyjechał, to on, ma zostawić teraz sterowaki, te wszystkie wziąć flagę i tam, prawda, machać. No. A wiadomo, jak mawiał Szkoły Geremka. No właśnie. O, że święte, ale drodzy państwo, okazuje się, że ciekawą rozmowę też spotka... Oj, przepraszam, jaka... Odcinam się. Spotkanie na szczycie. Na szczycie odbyło się między trzecią osobą w państwie, czyli marszałkiem Grodzkim i Bidenem, ale wiesz co... A wiesz, że wczoraj był dzień, Światowy Dzień Łapówki? Czy coś takiego? Chyba nie brania łapówki. Czy tam nie brania łapówki? Nie, ale właśnie... Tak? Nie, nie, ale coś, czemu coś mówisz takiego? To w kontekście marszałka Grodzkiego? No bo lubię czasami, wysyłać jakieś listy w kopertach. Jesteś jednym z tych złośliwych internautów, których wykwit pracy pokażemy teraz. A, to zobaczmy. To zobaczmy. Jacy tam złośliwi internauci. O czym rozmawiał? Nie. Na kopertę nie licz, to wiesz co, naprawdę, no, no bo rzeczywiście on mu tam palcem, wiesz, trochę pogroził. No tak, tak, takim amerykańskim. No, ciekawe właśnie, jaka tam była wymiana zdań, 10-sekundowa. Jak to była, no, nie bierz, starczy, czekaj, nie bierz, no tak, no, nie, znaczy nie bierz udziału w chucpie jakiejś politycznej. A, no o tak, to oczywiście, o to oczywiście. Chodzi. Dobrze, no to przechodzimy teraz do prawdziwych dramatów, prawdziwego triumfu, chciałem powiedzieć, a mianowicie spotkania prezydenta Bidena z Tuskiem. A, z królem Europy, no tak. to dopiero spotkanie na było, szczycie czy jest. Nie było, no to trzeba zadać sobie pytanie i dlaczego nie było, albo było, zobaczmy to. Zobaczmy. Ojej, spotkanie Donald Tusk z prezydentem Bidenem. Joe Biden, krótko i dosadnie. Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie. Ale czy to jest zdjęcie w ogóle z tego spotkania? Bo chyba to no i tu jest taka przykra sytuacja. No właśnie. Bo Kinga Gajewska, która to wrzuciła, zwana w platformie Kinią, więc Kinga uroczo postanowiła jakoś wesprzeć. Słuchaj, no nie ma zdjęcia wspólnego Bidena z Tuskiem. Ojej. Problem polega na tym, że Trzaskowski i Grodzki przyszli ze swoimi fotografami. Tak, tak. A Tusk bez. I trzeba było wstawić jakieś stare zdjęcie. Ale to jest nieprawda. Trzeba było stare zdjęcie, bo to jest zdjęcie z 2014 roku, jak razem Tusk stoi z tym. No to słabo. Przykra sprawa. Ja mam odpowiedź na to. Moim zdaniem Donald Tusk nie ma zdjęcia z Bidenem. Bo tam ciemno było. Nie, bo tak się zagadali. Tyle to trwało, że już machnęli ręką to. Te 30 sekund, no to rzeczywiście 30 sekund, no tak. No dobrze, ale jest inne zdjęcie, które ma Donald Tusk. Zdjęcie wykonane przez fotografa faktu Damiana Burzykowskiego. To jest takie zdjęcie, którego się nie za bardzo chyba spodziewał pan Donald Tusk. No zobaczmy. Zobaczmy. Bo na mnie zrobiło wrażenie jedna rzecz wczoraj. I myślę, że to jest amerykański wpływ. Zachowanie prezydenta Dudy w stosunku do Donalda Tuska. On mógł przejść, mógł go minąć, a jednak się przywitał. I to jest po amerykańsku. Czyli zachował się z klasą. Tak, ale myślę, że tutaj wpływ amerykański jest nie bez znaczenia. Myśli pan, że gdyby nie Biden, gdyby nie Amerykanie, to Duda nie podałby Tuskowi ręki? Myślę, że Kaczyński mimo Bidena by nie podał. Myślę, że Morawiecki by nie podał. A Duda, który ma bliższe relacje z Amerykanami, widzi, że dla Amerykanów ten standard jest bardzo ważny. Widzi pan różnicę między Dudą a Kaczyńskim i Morawieckim? Widziałem ewidentnie.
Słuchaj, no i wszystko się wyjaśniło. A to zdjęcie to jest hit, naprawdę, tutaj właśnie. Ale dlaczego? No bo jakoś tak, nie wiem, to ten Tusk nie wygląda zbyt... A Donald Tusk był wczoraj na przykład poważnie. pytany był wczoraj o to zdjęcie i opowiedział, że to jest normalne, że ludzie się witają, podają sobie ręce, no. No tak, to prawda. No tak. Ale teraz dlaczego? No właśnie. Dlaczego prezydent Duda podał rękę Tuskowi? Bo jak słyszałeś, czekajcie, bo Katar zawsze, jak mówię o Nitrasie, to mam Katar. No bo to słynny Katar. Bo, katarski poseł, bo tak. Stymulowany politycznym sporem Nitras, pan poseł Nitras stwierdził, że właściwie to Amerykanie kazali Dudzie się przywitać. Tak, no to prawda, rzeczywiście, tak sugerował. Gdyby nie Amerykanie, to Duda w życiu by nie podał ręki. To Duda by wziął kamień, proszę, bruk by wziął i do tego Tuska wyrzucił. No wiadomo, wyrzucił, no, to złe pisiory. A to jednak, kurczę, popatrz, no jest. No. No dobrze, ale oczywiście też internauci to są, wiesz, naprawdę, ale nie tylko internauci, bo pan Oskar... Ty go znasz. Szafarowicz. Okiem młodych. Tak, Maciej Zemła. Młody gniewny. Młody gniewny. Z Prawa i Sprawiedliwości, Forum Młodych. Dobra. No, zażartował, ale tym razem bardzo trafnie. No. Z tego zdjęcia. Jak to tym razem? No, często zdarza, odcinam się sam od siebie. No to zobaczmy, drodzy państwo. Ja tutaj flagi pilnuję i zobaczmy ten. To coś. Joe Biden, krótko i dosadnie. Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji zawsze i wszędzie. Tak. A na to Oscar. Ja rozumiem, słabe światło i tak dalej, ale to był Andrzej Duda. I tu nam się pojawia to zdjęcie właśnie. Czyli czekaj, sugerujesz, że Donald Tusk... No mówiłem ci, że tam słabe światło było. Aha. I pomylił Bidena. I pomylił Bidena nawet podobny. No właśnie, nie, dokładnie. No tak. Wiesz, no. Podchodzi tego i to by tłumaczyło tę postawę też Donalda Tuska, wiesz, taką bardziej służalczą. Taką, bo przecież Tusk jest do tego przyzwyczajony, on zawsze tak, tak, nie? Tylko zwykle to z Merkel było, z Merkel, prawda? I Putinem, a tak. Tu... Trochę inna sytuacja. A tutaj inny człowiek, Andrzej Duda nagle. Oczywiście Maciek Zemła tutaj, wiesz. No co mówi? Chciałem powiedzieć podjudza, ale żeby nie było, że antysemityzm albo coś. No Maciek, nie, co ty nie, to nie, powiedziałeś? Nie, przypomnij mi. Powróżę, ja panu powróżę. Jezu, panu powróżę. To na szczęście nie antysemityzm. Nie, nie, to antysemityzm. Antyromizm. No dobrze, ale wyjaśniło się, jakim cudem w ogóle marszałek Grodzki wkręcił się w tę kolejkę do stał w tej no właśnie, kolejce do on się tam wziął. Tam, skąd się wziął, nie? No dobra, no to posłuchajmy, bo to wyjaśnił minister Jabłoński z kolei. Mm-hmm. No i później rzeczywiście była pewna grupa, kolejka osób ustawionych do wspólnego zdjęcia. Tam tak się akurat składa, że ja również w tej grupie się znalazłem. Tak protokół amerykański nas tam ustawiał. To wyglądało to w taki sposób, że stał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, Donald Tusk. Mnie ustawiono dokładnie za Donaldem Tuskiem przed marszałkiem Grodzkim. Ja nawet przypuściłem marszałka Grodzkiego, żeby jakieś protokolarne reguły zachować. No i każdy podchodził, chwila rozmowy. No, 20-30 sekund, ściśnięcie dłonie. No ale jakbym twierdził, że miałem wczoraj jakieś rozmowy, czy niezwykle ważne spotkanie, które było głównym punktem, to bym się trochę ośmieszał. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Panie, mówię do pana. I chyba tak było, nie? No i tak się tak wdew. Że wiesz, Grodzki, wiesz, podszedł do Jabłońskiego, tylko wiesz, Grodzki mniejszy troszkę, jednak rosły, że panie, pan tu nie stał. Panie, jedź se pan, prawda, i tak dalej. 125 i ten. I powie pan Zygmuntowi na kolumnie, pan tu nie stał. No sytuacja jest trudna. Widać, że minister Jabłoński naprawdę, nie umniejszając nic nikomu. Nie, no przecież powiedział, że go wpuścił specjalnie, no bo chciał zachować jakiś tam, nie wiem, protokół tego. A to się po prostu... No, sytuacja jest trudna i szybciej tak jeszcze powiem. Jedno zdjęcie pokażemy. Pokażmy. Kto spał i co miał na rękach w czasie prezydenckiej wizyty Joe Bidena. Oj, tu rękawiczki, jak państwo widzą, bardzo stylowe. Tak jest, pana najnowszy senatora krzyk Kamińskiego, mody. Najnowszy krzyk mody. A tu dopiero. Dwóch śpiących. Jest tak jak ten pomnik tak naprawdę, czterech śpiących. No to niedaleko prezydent było Wałęsa, prezydent Komorowski. W tym, co robili i zawsze taki stylowy najlepiej. Kocyk, jak w Ciechocinku trochę, no nie? Ma tam taki kocyk, ale sprawdzali, jest w porządku. Kończymy tę pierwszą część, a w drugiej części powiemy państwu między innymi, kto pilnował bestii, czyli limuzyny Bidena. Tak. Mamy zdjęcie, do zobaczenia. Mamy dowody, do zobaczenia.
My już oflagowani tak z Konradem Hryczkiewiczem. Ja mam tylko jedną, ale tak, jestem oflagowany. Ty masz jedną, ja mam drugą polską. Ta duża amerykańska, bo jednak wizyta się udała. Okazuje się też, że to jest taka wizyta, która... Chociaż różnie ludzie gadają, bo niektórzy mówią, że nie jednak tego, ale... Że nic tam się nie stało. To 500 hajbarsów będziemy mieli, co tam, gdzie to jakaś w ogóle ten... No dobrze, ale to jest taka wizyta, w której każdy jest do czegoś potrzebny, nie? Każdy, prezydent oczywiście. Duda z Morawieckim rozmawiają. Politycy, żeby tam zająć go tam na parę sekund. Ale tak poprosili, zróbcie coś, potrzebujemy chwilę dychnąć. No więc zmienić dekoracje czy coś tam, Duda rozmawia tam, prawda, z prezydentem Bidenem. Morawiecki ponad 20 minut spotkanie w cztery oczy, nie? Ale są tacy politycy opozycji, którzy też się przydali. Oczywiście. Na przykład taki Radek Sikorski. A on się zawsze przydaje Amerykanom, tak. Ta wizyta pokazała, że oni też są do czegoś potrzebni. To nie jest tak, jak w tych prawicowych mediach gadają, że Tusk do niczego nie jest potrzebny, po co nam... No dokładnie, skandal. W ogóle jest tak szczujnia po prostu. To szczujnia jest, tak, też tak też uważam. Tak. No i w każdym razie zrobiono zdjęcie Radosławowi Sikorskiemu i Donaldowi Tuskowi. Chciałbym, żebyście państwo to zdjęcie zobaczyli teraz. Popatrzcie na te twarze, na te gesty, na te postaci. A to może w tej kolejce właśnie ten do Bidena. To jeszcze nie, jeszcze nie. To jest prekolejka, ale ja w tej scenie widzę coś innego. Widzę już takich dwóch. Rozumiesz, Władziu, proszę ja ciebie. Kierowniku, przypilnować furki. Ta, i kierowniku, co tu się dzieje, nie? Dwa złote dostaniemy. To może to takie pytania właśnie były zadane Bidenowi, nie wiem, no. W każdym razie, czy Tusk z Sikorskim przypilnowani bestii, czyli tej limuzyny. A, tej limuzyny. Furki przypilnować na chwileczkę. A, i może proszę tam rzeczywiście ciebie. Jakieś drobne zgarnęli. No może coś tam. Na flaszkę albo jakiś może tam coś inny. Tam było. Niesiony. Nie, ja bym się odciął, to złośliwe jest. Ale takie, co? Nie, czekaj, nie. Bo ja na wszystkich... A, czy pilnować... No przecież tacy wiecy mężowie stanu. Nie, poczekaj. Taki Donald Tusk jeszcze 2 lata temu Junckerowi podawał marynarkę, nie? Tak. A teraz pilnował samochodu największego przywódcy wolnego świata. Czyli rzeczywiście, no to chyba jest jakiś jest progres, awans, nie? Jest no, awans, masz rację, jest przepraszam. No, widzisz, to zwracam hodę, ja tu próbuję coś pozytywnego o Donaldzie Tusku, Radosławie Sikorskim, a tylko mi się skrzydła podcina. Zły wpływ jakiś, wiesz, po prostu tak. Mam. Dobrze, teraz już wiemy, że są potrzebni ci politycy. Oczywiście. A niesiony tym entuzjazmem, wiesz, i tą... Może go poklepał nawet Biden i powiedział, a może, good job. W każdym razie Sikorski postanowił, no właśnie, w tym entuzjazmie, w tej powiedzieć kilka słów, postanowił porównać prezydenta Bidena do prezydenta Putina, który też miał tam swoją mowę, nie? O ile on żyje, może on nie żyje, jak Breżniew, tylko go wyciągają. Możliwe, że... I mówi różne rzeczy. Z mauzoleum. W każdym razie, że Radosław Sikorski postanowił twórczo, bo się, jak się okazuje, dość dobrze na tym zna, rozwinąć te kwestie związane z Bidenem i Putinem. A w tle przemówienie Putina, który niby był tym żwawym, takim pełnym testosteronu, jeżdżącym na białych koniach i tam polującym i uczącym, chyba kormorany uczył fruwać, prawda? Żurawie. Ale nasz Biden chyba na jego tle wyglądał, że ma większego, co? Konrad, ty młodszy jesteś, ty mów. Powiem tak, ten materiał nie jest ucięty chamsko. Nie, on tak naprawdę powiedział. On oczywiście powiedział, że... Ty masz łopatę, ja mam flagę. Ja tej rubieży tu bronię teraz do końca. I teraz kto ma większego? Kto ma większego? Nie, no, oczywiście prezydent Biden ma większego. Większe ego kto ma. Jest tu jakiś problem, wiesz, bo no jest te problem. Kwestie faliczne... Często się przejawiają często tutaj się u Sikorskiego. Jest tu jakiś u niego... Może on jakiś taki ukryty lubi fetysz. Dyskutować na temat rozmiarów przeróżnych i tak dalej. To jest no z pewnością taki... jest to człowiek o ogromnym ego. Więc o ogromnym, może... ale chyba tylko ego, bo... No zwykle to że już tak nawiązuje to jest odwrotnie proporcjonalne, więc być może tak. No. Dobrze, no my pytamy oczywiście niewinnie, ja się od razu odcinam. Nie, no gdzie w życiu, no oczywiście. Co Sikorski zmierzył prezydentowi Bidenowi? Ego. Ego, dokładnie. Tego. My podlewamy teraz ego Radosława Sikorskiego. Ja zasypię i... Nawozem tak, chyba. I nawozem. Żeby więcej rosło tak do góry. Niech rośnie. Rośnie i maluteńki, nie, w tym przypadku nie maluteńki. Nie, prawda, no potężny. Wielki.
Wielki jak dom. No dobrze, ale co Sikorski, pytamy, czy już polubił Amerykę, bo przecież nie tak dawno temu, kilka lat temu, rozmawiał z paroma miłości. Osobami o miłości, do Ameryki, o, do Ameryki, o różnych takich kwestiach i też o kwestii może nie tyle rozmiarów. Zresztą posłuchajmy tego. Szczyt kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. Ciekawe, czy się wtedy cieszył. Ale jak... na myśl o robieniu tego właśnie, o czym powiedział. Ale nie, to ja nie wiem, może on chciał laskę tak zrobić, taką laskę, żeby się prezydent mógł podtrzymywać na tej lasce. Chodzi o to, że tutaj narzeka, tak, że no. zrobili, cytuję, laskę Amerykanom. No. Ale potem, wcześniej w tej poprzedniej, poprzedniejszej wypowiedzi powiedział, że jest pod wrażeniem wielkości... Aha, no tak. Tego, że tak powiem, przyrządu, czyli Bidena. Wiecie co, jeszcze nie ma 23, przynajmniej teraz jak rozmawiamy, więc się nie nie zagłębiajmy się, dokładnie. No, w każdym razie nie róbmy tego, nie róbcie dzieci, nie róbcie tego w domu. Idziemy dalej, bo zostajemy jeszcze na chwilę przy Radosławie Sikorskim, ponieważ no, nie milkną echa, jak to omawiają w telewizji publicznej, więc nie milkną echa tych jego tam wyjazdów do tych Zjednoczonych tych Emiratów słynnych, Arabskich. Tak. Tych. Okazuje się, że to jest wszystko usprawiedliwione. Mm-hmm. Posłuchajmy. Gdyby to był polityk PiSu, to by pan tutaj rozrywał koszulę. To by pan tutaj rejtanem polityk się kładł, PiSu, że... Żaden polityk PiSu nie byłby w stanie realizować takich... Dobrze, ale te złośliwości zostawmy na sekundę, jak chciałem zadać... Być może nie byłby w stanie brać setek tysięcy z Emiratów Arabskich. Nie byłby zaproszony do takiego ekskluzywnego grona, jakie zaproszenie dostał Radosław Sikorski. Albo Gerhard Schröder na przykład. Ten śmiech tam, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, taki uśmiech się. Grzegorza Schetyny, uśmiech zniszczę cię Grzegorz Schetyna, to jest taki, bym powiedział, ale tutaj, no, to jest klub ekskluzywnych walizek z pieniędzmi. Tak, dokładnie, Konrad, no, byle kogo tam nie zapraszają. My nie dorastamy w ogóle pamiętasz, do tego w zeszłym poziomu. Programie na przykład Ryszard Czarnecki narzekał, że nikt mu nic nie proponował. Nie zasłużył. To jest ekskluzywne grono. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Przepraszam, czekaj, bo Maciek coś mi... No rację, Schetyna miał, no dokładnie. Nikt nie proponuje walizek z pieniędzmi, obcy kraj, prawda? Tak, jakiś, dokładnie. Nie? Znaczy, tam w komentarz pani też był, widza, że to nie był jednak obcy kraj, to już jest zaprzyjaźniony. Nie, to już jest nasz kraj, tak, to już tak. Jest nasz kraj. Oj tam, no w każdym bądź razie to my pomachamy teraz Polską. Tak. A ja nie mam, no dobra. Ty ale nie może masz, być amerykańską. Sojusznik tak. No wiadomo. Dobrze, i jeszcze zostajmy na chwilę przy tym temacie tej afery, że tak powiem, kto z kim co powiedział, rozmawiał kopertowej. Tak? Nie, idziemy dalej, bo. Tam była taka sytuacja z Jarosławem Kaczyńskim, jakoby rzekomo on miał wstać. Się, że z wizyty. Tam taki, wiesz, tęczowy hejter mu zrobił tam nagranie, zdjęcie. Bart Staszewski, ten z tych stref, co ich nie ma, wpuścił, tak? Co go tam wpuścił ten ambasador USA, żeby było tak tęczowo, no fajnie. Tak, znaczy, niby miała wejść tęcza, a weszło bydło, jak się okazało. No tak to bywa czasem. Dobrze. I w każdym razie on nagrał pana prezesa Kaczyńskiego i zrobiła się z tego straszna chryja, co powiedział... Prezes Kaczyński po tym, co powiedział prezydent Biden. No i zobaczmy, bo to ważna sprawa jest bardzo. Jest wideo, na którym jest jasno powiedziane, że pan prezes powiedział, nic nie powiedziałem. I to jest, nic nie powiedziałem i to bym chciał przeciąć kłamliwy wpis jednego z internautów w tej chwili. Zamykamy, drodzy państwo, ten temat. Nic nie powiedział. Nic nie powiedział. Ale Kaczyński, prezes. Prezes Kaczyński nic oczywiście. Nie powiedział. No w każdym bądź razie dzieją się tam... Mam nadzieję, że nie próbujesz czegoś innego powiedzieć. Nie, w życiu. Ja w ogóle odcinam się od sugestii. Znaczy, zaraz koszulki dzisiaj mam dzisiaj destylację, ale... Ty masz destylację. Chociaż to też takie nieodparte wrażenie, że prezydent Biden mówił tam bardzo dużo i bardzo ładnie i to wszystko jest potrzebne. No więc niemożliwe, żeby nic nie powiedział. No, na pewno powiedział. Coś powiedział. Coś tam powiedział. Dobrze. Marek Suski, no przecież nie może zabraknąć naszego w naszym programie Marka Suskiego, no bo wiesz, tam taka była sytuacja, wiesz, jak Biden wygrał te wybory, nie? Tak, to Zjednoczona Prawica ostrożnie podchodziła do jej wyników, tych wyborów. To, wiadomo, no tam były różne afery, różne że tam, nie ten, lubili, potem słynny szturm na Kapitol. No. Mówiono potem, że PiS nie lubi Bidena, że nieprawda. Wolał Trumpa i tak dalej. To, że jest to nieprawda, Marek Suski. No i jesteśmy dumni z takiego prezydenta. O, ciekawe, no bo niektórzy kwestionowali ten wybór. Pisali o staruszku z demencją. Co było, nie jest, nie pisze się w rejestr.
Prawda? Nie ma tak, tematu. To jest wielki dyplomata. Oczywiście. Co tam na Bidena, staruszek, tego tak, co oj tam, oj tam, oj tam. Nie, nie drążmy, tak. Po Suskiego nie drążmy tych dobrze. Afera mięsna, która zatacza coraz szersze kręgi, tak. Czyli C40, czyli Trzaskowski, doszło do właściwie bitwy pomiędzy lewicą i prawicą. Prawica zaczęła sobie... Lewica antymięsna i prawica promięsna. Prawica promięsna zaczęła sobie robić zdjęcia przy stekach, przy żeberkach i tak, tak dalej. Pamiętam. A oburzała się na to robaczana, lewica, która woli... robaki. Czy tam było świeczne. Oburzenie, że tam chyba drogie te steki. Że takie, drogie te steki. Takie no zobaczmy, taką zbiorówkę dla państwa przygotowaliśmy. A no właśnie. I tak dalej. Czyli mamy pana Gdulę, który pokazał tak. tych wstręt. Minister Ozdoba. Minister Ozdoba. Tak. Każdy zajada coś, jakieś pyszne mięsko. Na to oczywiście Jacek Wilk też uderza, prawda, tak. Z tymi robakami. No i prosty przekaz, no. Prawica, pyszna polędwica, lewactwo, robactwo. No, to jest, no, tak. To jest prosty program Konfederacji. Pytanie, dlaczego politycy rzucają mięsem, no takim czy innym. Albo robactwem. Czy robactwem. Nie, no. To lewactwo, robactwo. Lewactwo. Na szczęście, fajnie, tak do rymu, nie? Tak, lewactwo, do rymu, robactwo. Tak. Na szczęście wszystko absolutnie wyjaśnia nam pani Sylwia. Pamiętasz, jak mówiła o weganizacji? Tak, że trzeba weganizować ludzi. Weganizować. Tak, pamiętam. To już było tak w komorach, tak? Takie weganizowanie tak, było. W latach 80. było dużo weganizowanie. Weganizowanie, weganizowanie. Ja się cały czas mylę. Z tym waginą, mówię, no. Nie wiem czemu. Ale jest afera taka, bo no, pani Spurek coś powiedziała, a my to zderzyliśmy z kimś innym. Zobaczmy, co. Mhm. Zobaczymy, jak wszystko w naszym życiu jest oparte na tej ideologii eksploatacji zwierząt i uznamy, że my jako ludzie nie mamy prawa w żaden sposób mniej, bardziej humanitarnie wykorzystywać zwierząt do czegokolwiek. Czy ze świerszczy da się zrobić taki piękny, foremny kotlecik? A czy świerszcze będą tak ładnie skierczeć na patelni? Maciek Zęba mówi, że te świerszcze będą skwierczeć ładnie. Ale słuchaj, nie wiem jak ciebie, ale mnie prezes Korwin przekonał. Ja też, nie możemy w żaden sposób wykorzystywać tych zwierząt. Jeb, jeb. Tam, bum, 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 bum. Dobrze. To nie, ale naprawdę, jak zaczęło skwierczeć, to aż poczułem ten zapach po prostu. Skoro grochówka wojskowa, jak wiesz, ma wkład mięsny, ma wkład o czym mięsny. Zapewne przekonała się Marianna Schreiber, która została szeregowym. Nie szeregową. Tak. Nie wolno mówić szeregową. Ja mam taką lornetkę właśnie, no, tutaj maskującą. Wojskową. Mateusz Maksmaksiak i Konrad Hryszkiewicz tak. Zebrali troszkę tak do kupy ten materiał. Tak, bo tam całe było po prostu różne, po prostu dużo materiałów na Twitterze. Na Twitterze cały czas zebraliście jakieś. Najlepsze i pokażmy to. Tak. Dziś ostatni dzień przed wojskiem. Przyznaję, dawno się tak nie bałam. Mam nadzieję, że wyjdę silniejsza i jeszcze bardziej odporna na hejt. Hejtują ludzie słabi. Ważne, żeby to zrozumieć. Dziękuję z całego serca wszystkim osobom za ogromne wyrazy wsparcia. Zaraz przejdę przez bramę jednostki wojskowej w Warszawie i nie wyjdę przez 28 dni. Korzystając z ostatnich godzin wolności, chcę powiedzieć dzień dobry, miłego dnia. Niech ten uśmiech was nie zmyli. To Poker Face. Dawno tak mnie nikt nie orał. Proszę o ogromy wsparcia. Służyć ojczyźnie piękna rzecz, ale jaka ciężka. Ja jestem szeregowy Schreiber, nie szeregowa Schreiber. Mówią, że tutaj kobiety są tak samo traktowane jak mężczyźni. Mięso dają! I tutaj zdjęcie z wtorku. Smacznego! Także w każdym razie tę bitwę Marianna Schreiber na razie wygrała. No. Będziemy państwa totalnie. Informować oczywiście, co dalej z tą sprawą, ale kiedy jedni no, zajmują się wojskowością i nie zajmują się kiedy jedni dyplomacją. Orają panią Mariannę Schreiber, inni prowadzą międzynarodowe różne spotkania, tak. Ale też na szczycie. Na szczycie i, drodzy państwo, uczucia na szczycie też istnieją. Dokładnie. To nie jest tylko wyrachowana polityka. Nie, nie, nie. Nie, nie. Mamy sytuację, w której emocje. Na przykład miecz świetny to tak na wszelki wypadek wziąłem. No w każdym bądź razie pani Meloni spotkała się z panem premierem Morawieckim. Jak dla mnie była chemia. I co, zaiskrzyło? No zobaczmy to. Ile? Ile?
No widzicie, da się. Da się. I iskrzy. I pytamy, czy jak działa na Giorgio Meloni. Ale powiem ci szczerze, no mamy skuteczną tą naszą dyplomację, trzeba przyznać. Kończymy, no co państwo, aż mnie zatkało z tego wszystkiego. Miłości dokładnie, Maciek tu ze mną chciał powiedzieć, że dużo miłości życzymy państwu. Tak wszystkim, jest. Konrad Hryszkiewicz. I Wojciech Biedroń. I kończymy, no co państwo, dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.